sołectwo Tabor. Nazwa wsi pochodzi od węgierskiego słowa tabar, oznaczającego obóz, namiot, lub od słowa topór, określającego przedmiot, który był używany do karczowania lasów przez tureckich jeńców wziętych do niewoli po bitwie pod Wiedniem, którzy się tam osiedlili. Rozwój gospodarczy wsi zagwarantowało położenie przy trakcie z Osiecka do Karczewa. W latach 1863-1864 w pobliskich lasach swe kryjówki mieli powstańcy styczniowi. Do dziś we wsi zachował się jeden drewniany dom oraz kilka przydrożnych krzyży. Miejscowość aktualnie liczy 62 mieszkańców i z racji jej usytuowania obok drogi krajowej K50 istnieje duże zainteresowanie osiedlaniem się, jak potocznie się we wsi mówi, warszawiaków. We wsi prężnie działa Rada Sołecka i Sołtys. Ich staraniem powstała tu świetlica i przy niej plac zabaw dla dzieci.